Dzieje Spały sięgają początku XVII wieku, ale początek jej reprezentacyjnej funkcji to wiek XIX. Car Aleksander III polował w spalskich lasach. Zwrócił uwagę na puszczę nad Pilicą i wydał polecenie wybudowania w tym miejscu rezydencji myśliwskiej. Urzekły go gęste lasy, bogate w dziką zwierzynę. Nie jego pierwszego i nie ostatniego. Spała do dziś słynie z bogactwa przyrodniczego i malowniczych krajobrazów. Lasów ciągnących się hen daleko, gdzie wzrok nie sięga, i meandrującej rzeki Pilicy. W czasach carskich wjazdu do Spały strzegli wartownicy w takiej jak ta zabytkowej drewnianej stróżówce. Idziemy w głąb lasu. Przed nami wyrasta olbrzymi granitowy krzyż. To symboliczna mogiła Marii Wielopolskiej. Była ona żoną rządcy carskiej rezydencji w Spale. To gdzieś tutaj, w cieniu tych drzew, hrabina postanowiła odebrać sobie życie. Co ją pchnęło do samobójstwa? Ujawnienie jej płomiennego romansu z carskim oficerem. Tutaj, w tym lesie, została też pochowana samotnie, kilkaset metrów od obecnego nagrobka. Opuszczamy mroki tej historii, udajemy się nad Pilicę. Po raz pierwszy jej brzegi w Spale połączono w 1884 roku. Aż do 1936 roku były to konstrukcje drewniane. Wreszcie powstał ten. Przebudowa mostu, a więc zastąpienie drewnianych przęseł konstrukcją stalową, była wówczas bardzo nowatorska. Nowy most uroczyście oddano we wrześniu 1936 roku. W uroczystości wziął udział prezydent Ignacy Mościcki. W czasie wojny częściowo zniszczony został odbudowany pod koniec lat 40. Dawniej most zakochanych, o czym świadczą zawieszone, rdzewiejące już kłódki, wątpliwa ozdoba. Zabytkowy most nosi imię generała Tadeusza Buka, dowódcy wojsk lądowych, któremu Spała i okolice były bardzo bliskie. Park. Na jego skraju stoi wąskotorowa lokomotywa spalinowa. Linia łączyła dawniej Spałę z Tomaszowem Mazowieckim. Oto posąg króla puszczy z żeliwa, posąg naturalnej wielkości. Waży 4 tony. Jest symbolem Spały, choć z niej nie pochodzi. Statua powstała w XIX wieku i miała upamiętniać wielkie i owocne polowanie cara Aleksandra III w Puszczy Białowieskiej. Sam car podobno zabił wówczas 10 sztuk żubrów. Żubra sprowadził do Spały Ignacy Mościcki. Był godłem jubileuszowego zlotu harcerstwa polskiego w 1936 roku. Żubr zadomowił się w Spale i zyskał nawet imię Ignac.
terenami których stał się symbolem, nie pogardziłby, gdyby oczywiście żył. Spalski Park Krajobrazowy zajmuje około 13 tysięcy hektarów, a jego otulina to około 24 tysięcy hektarów. Znajduje się na terenie 8 gmin powiatu tomaszowskiego i opoczyńskiego. Zachwyca doliną rzeki Pilicy oraz rozległymi kompleksami leśnymi, fragmentem dawnej Puszczy Pilickiej, która od wieków przyciągała carów, królów, prezydentów. Słynęła z jeździectwa i polowań, których tradycja przetrwała do dzisiaj w organizowanym Hubertusie Spalskim, największej plenerowej imprezie myśliwskiej i jeździeckiej w Polsce. Carska wieża, dawniej wieża ciśnień, doskonale widoczna chyba z każdego miejsca w Spale. To pozostałość z czasów zaboru rosyjskiego, wysoka na 36 metrów, zbudowana z cegły, została wzniesiona w 1890 roku. Do wieży przylega niewielki budynek dawnej przepompowni. Dzisiaj znajduje się tutaj kawiarnia. Pierwsza świątynia wzniesiona na terenie Spały. Pomysłodawcą budowy modrzewiowego kościółka w miejscu zburzonych carskich koszar był prezydent Stanisław Wojciechowski. Konsekracja kaplicy odbyła się w sierpniu 1923 roku. Na początku lat 90. przy kościele wzniesiono ołtarz polowy upamiętniający 50. rocznicę powstania Armii Krajowej. Teren dookoła zdobi niewielki park ze starym drzewostanem. Kolejne znaczące miejsce w Spale to tutaj w sezonie letnim odbywa się spalski jarmark antyków i rękodzieła ludowego. Nieco dalej znajduje się staw Spała. Jego powierzchnia wynosi około 3,7 hektara. To miejsce rekreacji i azyl dla wędkarzy z uwagi na bogactwo wodnej fauny. Dookoła prowadzi popularna trasa spacerowa. We'll be right back.
Przy stawie znajduje się budynek z czerwonej cegły. Jest to dawna elektrownia wodna, która wchodziła w skład carskiego kompleksu rezydencjonalnego. Wybudowano ją w roku 1904 i funkcjonowała do początku lat 50. ubiegłego wieku. Dzisiaj znajduje się tutaj ogródek letni Turbina. Nieopodal Turbina znajduje się mała wysepka z niewielkim stawem. Podobno było to ulubione miejsce prezydenta Mościckiego. Tak ukochał spałę, że nazywano ją drugim Belwederem, bo w niej spędzał tyle samo czasu, co w Warszawie. Stanął zatem w spale pomnik prezydenta z jego ulubieńcem, psem lordem. Spała za prezydenturę Mościckiego nazywana była najpiękniejszą polską leśniczówką. Tutaj w 1927 roku odbyły się też pierwsze dożynki prezydenckie reaktywowane w 2000 roku. Był wielkim amatorem polowań, dużo jeździł konno, nie odmawiał sobie też wodnych aktywności. Przyczynił się do rozkwitu tej niewielkiej miejscowości. Dzisiaj można przysiąść się do prezydenta i podumać przy jego ramieniu z brązu. Miejsca pamięci. Pomnik i tablica poświęcone leśnikom i drzewiarzom poległym w czasie II wojny światowej oraz pamiątkowa kamienna płyta upamiętniająca spalskie harcerki stracone w 1942 roku oraz ich ojców. Pomnik i tablice znajdują się przy Domu Pamięci Walk i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich. Drewnianą leśniczówkę wybudowano w 1983 roku w stylu zakopiańskim. Na chwilę opuszczamy Spałę, udajemy się do miejscowości Konewka, poniemiecki bunkier. Znajduje się w lesie na terenie byłego kompleksu niemieckich schronów Gefechtsstand an der Gemitte. Jest to schron kolejowy o długości 380 metrów. Wewnątrz znajduje się ekspozycja militariów, pojazdów wojskowych. Są też wystawy stałe tematycznie związane z II wojną światową. Niestety obiekt był już zamknięty, nie udało nam się dostać do środka. Cisza jak makiem zasiał, ani żywej duszy. Z wyjątkiem dzikiej natury przecinającej drogę dojazdową. Wracamy do spały, pokrzepić żołądki, a miejsc jest do koloru do wyboru. Thank you.
My tradycyjnie gościmy w karczmie z Palskiej.